www.radiopryzmat.pl. Buch Travel. W środę od 18. Cześć, z tej strony Emanuel Podlecki, a to jest Radio Pryzmat Buch Travel. Z nami jest dzisiaj pani Martyna Tchórz, która mieszka na słonecznej Majorce. Razem ze mną w studio jest Julia Kasperkiewicz i w dzisiejszym audycji porozmawiamy o Majorce, czyli najpiękniejszej wyspie Balearów. Dowiemy się, jak żyje się na tej wyspie z perspektywy naszego gościa. Witam serdecznie. Jesteś stewardesą i przewodnikiem na Majorce. Jak rozpoczęła się twoja przygoda z tym zawodem? Szczerze mówiąc, to była taka śmieszna historia, ponieważ ja byłam na Erasmusie w czasie studiów w Portugalii i bardzo chciałam wrócić do tej pięknej Portugalii, szczególnie do Porto albo do Lizbony, bo te dwa miasta najbardziej mi się spodobały. No i szukałam pracy właśnie w Portugalii. I znalazłam ogłoszenie linii lotniczych, które oferowały bazę lotniczą właśnie w tym kraju. Także zdecydowałam się na kurs, na zostanie stewardessą, który akurat odbywał się w Krakowie. No i później już czekałam na wylot do mojej bazy lotniczej. Jednak okazało się, że pracodawca potrzebował jednak gdzie indziej załogi. Także zaczęłam tą przygodę z lotnictwem od włoskiej Bolonii. Później przeniosłam się do Madrytu. No i po pół roku spędzonym w Madrycie od 2012 zaaplikowałam o bazę na Majorce. No i właśnie tam trafiłam. Jak ci się żyje właśnie na wyspie? Jak wygląda to życie? Czy jest inne niż w Polsce? Jakbyś to miała opisać? Tak, jest trochę inne niż w Polsce. Wiadomo, tam jest o wiele więcej tych dni słonecznych, ponad 300 dni słonecznych w roku, także korzystamy z tego. No i dużo czasu spędzamy na dworze, na zewnątrz, uprawiając różne sporty. Tak samo dzień zaczynamy, powiedzmy, od na przykład kawy gdzieś w sąsiednim barze i ta kultura wychodzenia i integrowania się na zewnątrz w barach też bardzo, bardzo mi się podoba i zawsze to doceniam. Również jeżeli chodzi o takie wyjścia finansowe, one są bardzo atrakcyjne w porównaniu tutaj z Polską. Wiem, że wyjście na kawę w Polsce wiąże się zawsze z trochę większymi kosztami niż nawet tam, bo tam taka kawa to jest koszt 1 euro, także wszyscy chętnie na te ulice wypełzają i przesiadują w barach. Dzięki temu też kwitną właśnie różne znajomości. Zawsze jestem pod wrażeniem, jak starsi ludzie od nas z sąsiedztwa spędzają też dużo czasu wspólnie, no i mają do tego jakby warunki, mają każdego stać na takie coś i to jest jeden z takich aspektów, który mi się najbardziej tam podoba. Ale na przykład już po tych latach spędzonych na wyspie widzę też różnicę, że miasto samo w sobie, Palma, w której akurat mieszkam i która jest stolicą wyspy, trochę mniej się rozwija niż na przykład nasza Warszawa czy Kraków, trochę mniej się tam dzieje niż w polskich miastach i za tym czasem też tęsknię. Także wiadomo, że są i plusy i minusy mieszkania za granicą czy na wyspie, bo nawet już po jakimś czasie później człowiek odczuwa, że to jest wyspa i jak ma ochotę gdzieś tam dalej pojechać, no to zawsze jest to troszkę bardziej utrudnione niż gdyby było się, powiedzmy, nawet czy na Półwyspie Iberyjskim i tam łatwiej się do różnych miejsc przedostać. Ale tak jak mówię, no ta pogoda i ta łatwość po prostu tych dostępność i możliwość uprawiania różnych sportów. Ja jestem akurat absolwentką poznańskiego AWF-u, także ten aspekt sobie też bardzo cenię, że jest tam dużo warunków właśnie dobrych do uprawiania czy kolarstwa, czy pływania, czy surfowania. Z tego zawsze korzystamy i widzę, że też dużo ludzi, turystów przyjeżdża i korzysta z tych atrakcji. Bardzo dużo widać kolarzy na Majorce, którzy wykorzystują potencjał wyspy i trasy. Także to są te rzeczy, za które głównie cenię Majorkę. Czy mogłabyś nam powiedzieć coś o twojej działalności, jeśli chodzi o oprowadzanie turystów po tej wyspie?
Dobrze, ja wraz z koleżanką, inną stewardesą, założyłam parę lat temu kanał YouTube'owy, który się nazywa Flying Locas, czyli takie latające, szalone i właśnie ludzie nas znajdują po tych hasłach, że polskie stewardesy z Majorki i trafiali na nas najpierw na nasze filmiki, gdzie chciałyśmy przekazać informacje o wyspie, przez to, że mieszkamy już tam jednak parę dobrych lat i chciałyśmy podzielić się tą wiedzą z turystami, żeby przygotowali się do pobytu na Majorce i od razu wiedzieli, co najlepiej zwiedzić, co zobaczyć, w jakich eventach uczestniczyć, a później zaczęli się z nami kontaktować i po prostu ja między lotami zaczęłam też organizować wycieczki, ponieważ tak jak mówiłam, jestem absolwentką poznańskiego AWF-u, akurat Wydziału Turystyki i Rekreacji, także dzięki temu mogłam właśnie też pójść w tą stronę oprowadzania, oprócz tego, że jestem tam stewardesą. I to też bardzo lubię, ponieważ zawsze miło jest spotkać jakichś Polaków na wyspie. Już miałam z wieloma grupami styczność, z mniejszymi, z większymi, w różnym wieku. Także jeżeli ktoś właśnie woli takie zwiedzanie w towarzystwie przewodnika, to zawsze zachęcamy do kontaktu i jak najbardziej służymy pomocą. Zawsze wszystko też organizujemy w zależności od wielkości grupy i ja na przykład zawsze też jeszcze podpytuję, co takich ludzi najbardziej interesuje, bo wiadomo, że niektórzy wolą zwiedzać jakieś tam najpiękniejsze plaże, inni wolą najpiękniejsze punkty widokowe, inni wolą te miasteczka z różnymi takimi charakterystycznymi punktami zobaczyć. Także zawsze próbuję ten program wycieczki dostosować do danej grupy i ich oczekiwań. Wspomniałaś, że starasz się dostosowywać atrakcje do turystów i ich zapotrzebowań. Co cieszy się największą popularnością? Czy są jakieś miejsca, które ludzie chcą najczęściej odwiedzać albo do których dążą, bo na przykład usłyszeli gdzieś o nich na przykład w internecie albo od innych ludzi, którzy byli już na Majorce? No ja zawsze proponuję na przykład Valdemosę, te piękne, różne, urokliwe, małe miasteczka i właśnie takim moim zdaniem najpiękniejszym miejscem jest górska miejscowość Valdemosa i jest ważna dla Polaków również ze względu na to, że Fryderyk Chopin tam rezydował na przełomie 1838 i 1839, także ona jest na pewno ważnym punktem na mapie Majorki, ważnym dla Polaków. Zaraz niedaleko jest też piękny punkt widokowy, przy którym można podziwiać zachody słońca i dla takich tutaj też również osób, które lubią przy dobrej muzyce i drinku się rozkoszować widokami, szczególnie wieczorem, to ten punkt, ten Mirador jest szczególnie polecany. Kawałek dalej jest też piękna miejscowość, bardzo taka urokliwa, która nazywa się Deja i tam nawet ślub brała nasza Ania Rubik i ma tam też swoją posiadłość, także ludzie zawsze lubią tych polskich akcentów poszukiwać na wyspie i myślę, że ta trasa cieszy się największym zainteresowaniem lub trasa w takie regiony górskie na północ, tam jest taki Cypel Formentor, gdzie jest też i Latarnia Morska i dwie najciekawsze trasy bardzo kręte, które są najbardziej obfotografowanymi i najbardziej jakby sfilmowanymi trasami nawet przez drona, ponieważ są bardzo charakterystyczne. Niektórzy nawet twierdzą, że ciężko im się po tych spiralach poruszać, ale z tego względu są też ciekawe, bo żeby dotrzeć do tych pięknych miejsc, trzeba też się trochę namęczyć i tymi trasami górskimi przejechać, także ludzie też lubią czasem poczuć trochę tej adrenaliny. No i kolarze właśnie też korzystają przez to z tych uroków wyspy i też wybierają te trasy, także jeżeli ktoś się interesuje sportem, szczególnie kolarstwem, to Majorka jest rajem dla takich osób, nie mówiąc już o tych sportach wodnych. No i też zdarzali się ludzie, którzy właśnie chcieli wybrać się na jakieś degustacje wina do winiarni zaprzyjaźnionych, czy na jakieś konkretne plaże i nie takie plaże, do których można dojechać samochodem, tylko na Majorce też kwitnie ta turystyka piesza, także jeżeli nie jest za gorąco i ktoś przyjedzie w maju, czy we wrześniu, październiku, gdzie te temperatury są trochę niższe niż w szczycie sezonu, no to też czasami zabieramy właśnie w takie piesze wycieczki i
i Majorka właśnie ma niezliczoną ilość szlaków do trekkingu i niektórzy z moich tutaj podopiecznych turystów czasem poszukują tego typu wrażeń. Na Majorce mamy wiele przepięknych miast i jednym z nich jest Alcudia i właśnie wpisana jest na listę UNESCO. I co można zobaczyć w tym mieście? Alcudia, ogólnie Majorka była atakowana przez wieki, jako że jest na tyle ciekawa, to i Fenicjanie, i Rzymianie, Arabowie próbowali ją zdobyć, później piraci, teraz się śmieją ludzie, że teraz jest atakowana, tak w cudzysłowie, przez turystów, że cały czas po prostu tam coś się dzieje. No i nawiązując do tych Rzymian, oni tam panowali przez od 123 roku przed naszą erą. No i właśnie można zobaczyć różne pozostałości z ich tej epoki panowania, świątynie, teatry na obrzeżach Alcudii. Natomiast później odbili ją Arabowie i po rekonkwiście jednego z władców Majorki od XIII wieku miasto zostało otoczone takimi renesansowymi murami i to jest właśnie taką charakterystyczną cechą tego miasta, także wjeżdżając do Alcudii można zobaczyć, że ten mur miał bronić mieszkańców przed kolejnymi atakami. No i w sumie do takiego największego ataku później piratów doszło w XVI wieku. Ludzie się wystraszyli, większość z nich przeniosła się w końcu do samej Palmy, bo w sumie Palma jest najbardziej zamieszkiwanym miastem Majorki. Także Alcudia jest słynna właśnie z tych murów renesansowych. Oprócz tego z koloru wody, bo tam morze podobno ma najpiękniejszy kolor i zgadzam się, ile razy tam byłam, to ten kolor alg, które właśnie w tej zatoce Alcudii są obecne, nadają temu kolorowi wody taki charakterystyczny turkusowy odcień. I też co ważne, Alcudia stara się promować taką ekoturystykę. Także oni teraz bardzo stawiają na to wszystko związane z eko i wybierają różne hotele, różne apartamenty, które spełniają właśnie te ichnie regulacje eko i z tego ostatnimi czasy Alcudia słynie. Może teraz kilka słów o tym, jacy są tam ludzie, ponieważ powiedzieliśmy już o małych miasteczkach, dużych miasteczkach, plażach, górach, wszystkim, ale jakoś nie zwróciliśmy jeszcze uwagi na tych ludzi, a w końcu to ludzie budują największe przygody, największe przyjaźnie. Czy mogłabyś powiedzieć coś o tym temperamencie, tym słynnym hiszpańskim zachowaniu właśnie, które słynie na cały świat, z którego są sławne te wyspy? Tak. No myślę, że to, że ludzie tam mają tyle słońca, to dostarcza im energii, może nawet nie do działania, bo tak jak mówiłam na początku audycji, myślę, że nasze miasta się nawet bardziej prężnie rozwijają, ale ludzie żyją tam w trochę takim bardziej zwolnionym tempie i mówię tutaj o działaniu tego typu, że oni bardziej zwracają uwagę na te relacje społeczne, na wypicie kawy, na zjedzenie lunch, w dobrym towarzystwie niż na pracę. Korzystając właśnie z tej dobrej pogody, bez restrykcji covidowych, wszystkie bary są pełne głośnych rozmów. Także to jest taki ich styl życia, który bardzo mi się podoba i bardzo mi odpowiadał. I ja tam mam też na przykład takich kolegów akurat z Majorki, takich starszych lotników i zawsze z nimi lubię usiąść właśnie na kawę, czy tam na chwilę porozmawiać, bo oni mają bardzo ciekawe tematy i można się dużo nauczyć, ale część z tych Hiszpanów, którzy tak też lubią sobie w tych barach przesiadywać i odkładać pracę na jutro, to słynne maniana, to czasem jak podsłuchuję rozmowę, to tam raczej jakieś ploty głównie idą w ruch,
że tak powiem. Także na początku byłam zachwycona tym trybem życia i to mi się podoba, że oni się tak integrują i zwracają uwagę na drugiego człowieka i że lubią spędzać czas w towarzystwie, ale czasem myślę, że też mogliby jakby tą uwagę poświęcić trochę bardziej na jakieś informacje ze świata. Oni po prostu tam są tak jakby zachwyceni tą swoją Hiszpanią i samą Majorką, że ludzie z Majorki akurat, ja nie mówię o Hiszpanach z półwyspu, trochę rzadziej wyjeżdżają z Majorki, nie podróżują aż tyle, co inni Hiszpanie czy ludzie z innych zakątków Europy, ponieważ są tak jakby zachwyceni tym swoim kawałkiem świata, że dla nich przejazd na drugi koniec wyspy już jest wycieczką życia. Także oni przez to, że mieszkają w takim, jak to mówią, paradiso, raju, to trochę już stracili zainteresowanie, powiedzmy, resztą świata. Ale tak jak tutaj mówiliśmy, bardzo, bardzo fajne jest to, że lubią wspólnie spędzać czas, lubią wspólnie jeść i to też mi się podoba tam, że na przykład ceny takiego dwuposiłkowego obiadu w knajpach są bardzo przystępne, dlatego też wszystkich na to stać, żeby zjeść w takim barze po sąsiedzku i dzięki temu też wyjść z domu. Ja tak akurat zwracam tam uwagę na te starsze osoby, ponieważ widzę, że u nas w tej dzielnicy jest sporo takich osób i bardzo mi się podoba to, że po prostu każdego stać na wspólny obiad z koleżankami czy z kolegami na dworze, w knajpie i to wszystko dzięki temu, że jest tam taka kultura i przystępność cenowa.